Małżeństwa i rodziny katolickie. Przed rozpoczęciem tematu wycisz swoje serce i umysł. Odmów teraz modlitwę do Ducha Świętego i proś o łaskę otwartości na naukę. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Odmówmy teraz akt zawierzenia się Świętej Rodzinie, aby otoczyła naszą rodzinę opieką i wsparciem. Jezu, Zbawicielu nasz najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić swoją nauką i własnym przykładem. Większość swojego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim domku nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twojej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do boskiego wzoru Twojej świętej rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. Maryjo, najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo. Święty Józefie, najtroskliwszy opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego boskiego Zbawiciela, przez całą wieczność. Amen. Rodzicielstwo chrześcijańskie. Głównym celem małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny jest chrześcijańskie wychowanie dzieci. Pamiętajcie więc, rodzice chrześcijańscy, o ciężkiej swej odpowiedzialności za dzieci wasze. Pan Bóg dzieli się z wami wszechmocą i potęgą swoją i daje wam, abyście ojcami i matkami byli. Jest to dzieło wszechmądrości, wszechmocy i wszechpotęgi Bożej. Rodzice chrześcijańscy powinni więc bardzo uważać, aby zdrowiu, życiu i przyszłości dziecka nie zaszkodzić, a zaszkodzić bardzo łatwo, bo wpływ ojca i matki, ich zdrowia, charakteru i usposobienia jest na dzieci ogromny. Żony, gdy są w stanie błogosławionym i gdy czują, że mają stać się matkami, powinny co dzień Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej, patronce i opiekuńce wszystkich matek, siebie i dziecko swoje w gorącej modlitwie polecać, aby szczęśliwie dziecko na świat wydały. Powinny na to bardzo uważać, aby dziecku swojemu w swym łonie nie zaszkodzić. Matka wtedy powinna strzec się wtedy od zbytniego gniewu, namiętności, złości,
bo te namiętności łatwo mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu dziecka i przyjść w spuściźnie w jego organizm. Matki powinny się strzec zbyt ciężkim robót, dźwigania ciężarów, bo wiele z nich przez to nawet życiu dziecka zaszkodziło, wydając je przedwcześnie na świat. A jeśli zdarzy się tak, że dziecko przedwcześnie się narodziło, niech matka zapamięta i zawsze ochrzci przynajmniej warunkowo i to w następujący sposób. Jeśli żyjesz, ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i niech równocześnie główkę polewa wodą, bo wedle powszechnej nauki teologów zarodek już od pierwszych dni swego zawiązania ma duszę, a dusza takiego dziecka, które nie było ochrzczone i przez chrzest święty od grzechu pierworodnego oczyszczone, do nieba, do widzenia Pana Boga dopuszczone nie będzie. Choćby dziecko było najmniejsze i pozornie niby nieżywe, to Ty, Matko, wiesz, czy ono już nie żyje i dlatego daję Ci tę naukę, abyś takie przedwcześnie narodzone dzieciątko zawsze warunkowo ochrzciła. Gdy Wam, rodzice chrześcijańscy, Pan Bóg już dał dziecko, to nie trzeba ze chrztem zwlekać i na jakieś okazje czekać, ale trzeba wedle starego zwyczaju Kościoła do chrztu świętego jak najprędzej się pośpieszyć. W domach prawdziwie chrześcijańskich czynią to jak najprędzej. W domach, które tylko z imienia są chrześcijańskimi, odkładają chrzest nie tylko już na tygodnie, lecz nieraz nawet na całe miesiące. To nie jest po chrześcijańsku, bo dziecko nieochrzczone nie jest chrześcijaninem, ale poganinem. Nie jest dzieckiem Bożym. Takim staje się dopiero przez chrzest święty. Chrzest uroczysty, z ceremoniami kościelnymi, powinien w myśl i w duchu Kościoła Świętego odbywać się nie w domu, ale w kościele, jak to przepisują ustawy kościelne. Przy chrzcie świętym nadają dziecku rodzice i Kościół imię jakiegoś świętego, którego opiece ma się dziecko polecać, starać się go naśladować i wstępować w jego ślady. W domach, które z imienia tylko są chrześcijańskimi, zamiast imion świętych, nadają dzieciom nieraz imiona pogańskie i gniewają się na księdza, kiedy takiego imienia dziecku na chrzcie świętym nadać nie chce. A przecież to nie odpowiada duchowi chrześcijaństwa i Kościoła Świętego, aby dzieciom nadawać imiona pogańskie. Przy uroczystym chrzcie kościelnym powinni być chrzestni rodzice. Są oni niejako poręczycielami, że dziecko obowiązki przy chrzcie świętym wobec Boga i Kościoła przyjmuje i wiernie wypełniać będzie. Przyjmują więc na siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze świętej, gdyby go rodzice wychować nie mogli. Z tego wynika, jak ważny to obowiązek, a jednak u wielu jest on tylko czystą formą bez znaczenia. Przez chrzest święty przyjął Pan Bóg dziecko ochrzczone za przybrane dziecko swoje i dał mu prawo Boga Ojcem nazywać i czynić je dzieckiem nieba. Gdy kapłan po chrzcie dziecko wasze oddaje wam, rodzice chrześcijańscy, to oddaje wam je w zastępstwie Bożym na wychowanie, abyście czuwali nad tym dzieckiem jako nad dzieckiem Bożym, wam w opiekę oddanym
i wychowywali je po Bożemu, dla Boga i dla nieba. Gdyby ci ojcze, matko, król, jaki dał dziecko swe na wychowanie, jakbyście się nim opiekowali, jakbyście o nie dbali i starali, jakbyście nad nim czuwali. A oto nie król ziemski, ale Bóg oddaje wam rodzice na wychowanie dziecko wasze i swoje, ale które więcej jest Boże, aniżeli wasze. Czuwajcie więc nad nim jako nad dzieckiem Bożym, aby zawsze dzieckiem Bożym pozostało, a z winy waszej Bożym być nie przestało. Zadanie. Przypomnij sobie chrzest swojego dziecka lub swoich dzieci. Czy wy, rodzice, opowiadaliście swojemu dziecku lub swoim dzieciom o tym, że zostało ochrzczone i jakie ma to znaczenie w ich życiu? Podziękujmy teraz Panu Bogu za każde dobro, które otrzymaliśmy od Niego, odmawiając: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie wykładu i będziemy wdzięczni za jego udostępnianie. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.